Cześć. Dzisiaj taki krótki filmik, ponieważ chciałem Wam pokazać problem, z jakim borykam się od dłuższego czasu, problem z Windowsem 11. Zanim zacznę od początku całą historię, to tutaj macie nagraną rozgrywkę Call of Duty i wyodrębniłem ujęcia, żeby pokazać, o co chodzi. Jak sami widzieliście przed chwilą, miałem mega przycinkę. A tutaj są statystyki, więc możecie zobaczyć, jak utrata pakietów wzrasta i wzrasta ping z 50 ms na ponad 250 czasem. I otóż o co chodzi? Zacznę może od samego początku. Ja kupiłem sobie niedawno laptopa Lenovo Legion 5 z RTX-em 3060, 16 GB RAM oraz procesorem AMD Ryzen serii 5000, więc wydawać by się mogło, że super sprzęt do grania w gierki online, ale i nie tylko. No więc no, tu widzicie kolejna przycinka i zaraz będą statystyki, jak to wygląda, także znowu skok w górę z niewiadomych przyczyn. Więc wracając do początku historii, zainstalowałem sobie kilka gierek, w które regularnie grywam. Są to tytuły starsze, nowsze, na przykład Quake Champions czy Counter-Strike, ale tak jak tu widzicie, Call of Duty Warzone. I na czym polega problem? We wszystkich grach, niezależnie z jakiego ona jest roku, jaki to jest tytuł, jakie ma wymagania, pojawiają się właśnie takie przycięcia, co jakiś czas. Są one w miarę regularne, jak widzicie. Tu na przykład był kolejny, ale nie było żadnej akcji specjalnie, żeby było to widoczne. Natomiast na pewno było to czuć przy ruchu myszki. Więc pojawiają się takie przycięcia i naprawdę uwierzcie mi, że przejrzałem prawie całego YouTube'a. Przejrzałem mnóstwo stron internetowych, które poruszają problem przycięć na Windowsie 11, bo taki mam system i wydaje mi się, że w tym jest problem. Właśnie w systemie operacyjnym. Tutaj kolejne przycięcie, bo powinno być ujęcie wyodrębnione. Tak, możecie zobaczyć, jak znowu skaczą statystyki. No i po przeglądnięciu tych for internetowych i YouTube'a wyodrębniłem, że jest kilka sposobów, jak załagodzić ten problem. I tych sposobów naprawdę jest multum, począwszy od zmiany polling rate myszki z 1000 na 500, skończywszy na różnych rzeczach, jak na przykład przeinstalowanie Windowsa i zainstalowanie Windowsa ze starszym update'em. I uwierzcie mi, ja naprawdę przerabiałem już chyba 10 reinstalacji systemu, cofałem się w update'ach, instalowałem nawet 10 i też ten problem się pojawiał na najnowszym update'cie. Nie robiłem tego co prawda na wcześniejszych update'ach, ale ja przynajmniej jestem tego typu osobą, że chcę mieć zawsze zaktualizowany system do ostatniej łatki. Po przejrzeniu tych wszystkich sposobów problem nadal wracał, po prostu nic nie pomagało. Rzeczy typu limit FPS-ów w grze, zrównanie FPS-ów do odświeżania monitora na przykład. No naprawdę multum opcji, które mają pomóc rozwiązać ten problem. Rozbraja mnie to, jak bardzo trywialne jest rozwiązanie tego problemu, natomiast nie jest ono stałe. To jest jedyny minus, o którym musicie pamiętać, więc mam nadzieję, że natraficie na ten filmik i pomoże wam rozwiązać ten problem, który ja mam, bo naprawdę, uwierzcie mi, niezależnie jaki macie sprzęt, to bardzo irytujące jest to, że w grach, które powinny płynnie działać, pojawiają się przycinki. A więc możecie zrobić to tak, że wchodzicie sobie do menadżera zadań. Jego można otworzyć na różne sposoby, ja tutaj podałem tylko jeden. I znajdujecie sobie zakładkę karty sieciowe i znajdujecie swoją kartę. W moim przypadku jest to ten zaznaczony właśnie Realtek. Klikacie prawym myszki i ją wyłączacie. Tu jeszcze klikamy sobie potwierdzenie tak. Czekamy, aż karta zostanie wyłączona i klikamy ponownie prawym myszki i włączamy kartę sieciową. I tak, moi drodzy, to jest całe rozwiązanie problemu. Tu oczywiście nam rozłączy internet, musimy poczekać, aż się połączy. Zanim odpalę jakąś grę, to jeszcze możemy sobie sprawdzić, odpalając konsolę, start CMD i wpisujemy tutaj ping, na przykład www.google.com-t. I tutaj patrzymy sobie na kolumnę time
i pokazuje wam ping rzeczywisty, jaki jest, więc sobie poczekamy chwilę, zobaczycie, że wzrostu tego pingu już nie ma tak naprawdę po wyłączeniu i włączeniu karty sieciowej na nowo. Więc takie jest to rozwiązanie. Minus jest taki, że ten problem co jakiś czas wraca do mnie, więc ja już po prostu z przyzwyczajenia po odpaleniu laptopa pierwsze co robię to wyłączam i włączam kartę sieciową. Tutaj odpaliłem sobie gierkę Koda ponownie. Nie robiłem tutaj żadnych zbliżeń na statystyki, na FPS-y, latency i tak dalej, z tego względu, że przycięć po prostu już nie ma. Zobaczycie jeszcze przez moment tą rozgrywkę i nie było żadnego przycięcia. Jeszcze tu będę gadał. Więc słuchajcie, to jest tak naprawdę jedyny sposób, jaki ja znalazłem na rozwiązanie tego problemu. Jeśli wy mieliście podobną sytuację i znaleźliście inny problem, sorry, i znaleźliście inne rozwiązanie tego problemu, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Super by było, jeśli ktoś na stałe rozwiązał te problemy z przecinaniem się gier, bo dla mnie to jest trochę dziwne, że wychodzi nowy system. I możecie mieć nowego kompa, a możecie się spotkać z taką właśnie sytuacją, więc mam nadzieję, że was to nie dotknęło. Również jeśli pomogło wam moje rozwiązanie, to też koniecznie dajcie znać w komentarzach, bo bardzo mnie to ucieszy, jeśli komuś pomogę. Ja ze swojej strony dodam jeszcze tyle, że czekam na jakąś aktualizację Windowsa 11, która pomoże rozwiązać ten problem, bo no nie powiem, że jest to dość uciążliwe momentami, jak się zapomni wyłączyć i włączyć kartę sieciową, to spotykamy się właśnie z takimi przycinkami. I co więcej mogę dodać? Właściwie to tyle. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. Ja bardzo chętnie będę śledził wasze komentarze. Zobaczę, co tam u was słychać, czy mieliście takie problemy. I usłyszymy się lub zobaczymy się w następnym nagraniu na moim kanale. Także trzymajcie się, ciepło i cześć.